Inflacja w Polsce obniża się. Mamy proces postępujący, proces dezinflacji. I rzeczywiście widać, że już w danych za lipiec 2023 wyniosło ona 10,8%. W związku z tym no, w zasadzie już witamy się z tą inflacją jednocyfrową. Natomiast dezinflacja to nie jest deflacja. Ceny nadal rosną, ceny nadal są wyższe niż były w zeszłym roku, niż były w poprzednich latach. Nawet jeżeli te 10,8% inflacji porównalibyśmy z poprzednimi latami, policzylibyśmy skumulowaną inflację, to do takich czasów przedkryzysowych, przed wojną w Ukrainie, przed pandemią, czyli do 2019 roku, w ciągu ostatnich 4 lat wzrost cen nastąpił aż o 40%. Zresztą to widzimy w sklepach. I nawet jeżeli w tych kolejnych miesiącach będziemy już mieli inflację na poziomie jednocyfrowym, to wciąż będzie to czynnik, który no niestety będzie ograniczał konsumpcję gospodarstw domowych. Trzeci i czwarty kwartał to, tak jak wspomniałem, inflacja już na poziomie jednocyfrowym. 2024 rok, dalsze jej obniżanie się, już nie takie wysokie poziomy. Natomiast nadal to będzie poziom znacznie wyższy niż wyznaczony przez Narodowy Bank Polski. Przypomnę, że cel inflacyjny wyznaczony przez Narodowy Bank Polski to 2,5% plus minus poziom wahań 1 punkt procentowy, czyli w zasadzie powinniśmy znajdować się co najwyżej na poziomie 3,5%, aby był to dobry poziom dla gospodarki. Tego poziomu nie zobaczymy jeszcze nawet w 2024 roku. Jedno to to, że rzeczywiście mamy tutaj efekt bazy statystycznej, i porównujemy te obecne poziomy cen, poziomy inflacji do zeszłorocznych wysokich poziomów i tym samym jakby z automatu występuje tutaj występuje proces dezinflacji. Natomiast pamiętajmy, że gospodarka no, jest w dosyć kiepskim, dosyć mizernym stanie, natomiast pod koniec roku, zwłaszcza w tym czwartym kwartale, powinna już powoli zacząć się rozkręcać i to także może napędzić procesy inflacyjne. Kolejną rundę wzrostu cen, zwłaszcza, że mamy różne programy socjalne od początku 2024 roku, będziemy mieli także zwiększenie programu 500+ do 800 zł. I to może powodować, że zobaczymy taką typową presję inflacyjną ze strony konsumentów, ze strony zwiększonych wydatków konsumpcyjnych. I może się okazać, że właśnie ta ścieżka dochodzenia do celu inflacyjnego nawet nie będzie 2025 rok, ale także kolejne miesiące, kolejne lata. Wydaje się, że przez najbliższy czas jeszcze będziemy żyli z podwyższoną inflacją.